raz kolejny u Salezjanów na kolejnym dniu 22. Międzynarodowego Festiwalu Salezjańskie Lato. Chciałbym na początku przedstawić jeszcze raz wszystkich tych, dzięki którym możemy słuchać pięknej muzyki i napełniać się duchowo. Głównym sponsorem jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowy Instytut Muzyki i Tańca. Organizatorami są Przemyskie Centrum Kultury i Nauki Zamek. Bardzo serdecznie w tym miejscu chcę powitać panią Remię, dyrektor Centrum Kultury w Przemyślu. Również organizatorem jest Salezjańska Parafia Świętego Józefa w Przemyślu i Urząd Miasta w Przemyślu. Współorganizatorami są Parafia Archikatedralna Urządku Grecko-Katolickiego pod wezwaniem Świętego Jana Chrzciciela, klasztor pod wezwaniem Świętej Teresy od Jezusa, Ojców Karmelitów Boskich oraz Fundacja Salezjańska Szkoła Kapustowska. Patronat medialnych lat festiwalem objęły następujące media: Życie Podkarpackie, Nasz Przemyśl, Nowiny 24, Telewizja Podkarpacka, Radio i Telewizja Fala, Telewizja Toja, TVP 3 Rzeszów oraz Polskie Radio Rzeszów. Jeszcze raz bardzo serdecznie witam w naszej świątyni i życzę głębokich przeżyć duchowych i artystycznych. A teraz proszę pana doktora habilitowanego Tomasza Ślusarczyka, dyrektora artystycznego festiwalu, o przedstawienie dzisiejszych wykonawców i utworów. Cieszę się niezmiernie, że nasz kolejny festiwal doszedł do studium, to 22. I jego podróżnikiem są znakomici polscy, zagraniczni artyści. Tacy też dzisiaj wystąpią. Na organach wystąpi przed Państwem pan Władysław Szymański, znakomity polski organista, który związany jest ze Śląskiem, z Akademią Muzyczną w Katowicach, który piastuje funkcję rektora tamtejszej uczelni. Oprócz pana Władysława Szymańskiego wystąpi kwit wypraszany, Kijów Bas, po raz pierwszy w Polsce, jak i w Przemyślu. I myślę, że ten układ wykonawców, a także układ programowy nie jest przypadkowy, bowiem to miejsce jest mocno związane, jak już Państwo wiecie, z tradycją sztuki gry organowej, upowszechnianie tej sztuki Salezjanie od blisko 100 lat zajmowali się właśnie kształceniem kadry organistów. Pragnę jeszcze tutaj Państwu gorąco przedstawić, przywitać naszych gości z Ukrainy. Tym bardziej cieszę się, że są to moi koledzy, których znam już od wielu lat. Nawet będzie dzisiaj grał syn mojego przyjaciela z Kijowa, ministra Macza w Teatrze Wielkim. Zespół Kwitek Blaszany jest bardzo ciekawą formacją, niespotykaną wcześniej w historii muzyki. Panowie z zespołu Kijów Brass na co dzień grają w różnych orkiestrach Kijowa, są to najczęściej narodowe orkiestry, opera narodowa, orkiestra filharmonii narodowej. Niezwykle utytułowani i często przejeżdżający po całym świecie właśnie z tymi orkiestrami. Zespół Kijów Brass działa już blisko 20 lat, stworzył go znakomity ukraiński klawiszysta Andrzej Wilki, niestety z przyczyn tychże dzisiaj koncertuje, nie mógł dzisiaj do nas przyjechać.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
jesteśmy, staramy się Wam też pomagać, nie tylko fizycznie, ale też i duchowo. Ważne, aby być w trudnych chwilach razem. I pomimo tego ciężkiego czasu,